Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o utrzymaniu dotychczasowych poziomów stóp procentowych. Raty kredytów nie wzrosną, ale według prognoz Narodowego Banku Polskiego inflacja nadal będzie przyspieszać. Dziś w grach politycznych będzie dużo o pieniądzach, bo zajmiemy się także tematem zablokowanych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Przed mikrofonem Michał Buraczewski. Zapraszam. Gry polityczne. Narodowy Bank Polski przewiduje, że inflacja osiągnie swój szczyt na początku przyszłego roku i przekroczy 19%. Czy zatem w Państwa ocenie decyzja o utrzymaniu dotychczasowych poziomów stóp procentowych to dobra, ekonomiczna odpowiedź na ciągłe wzrosty cen? Czy to polityczna reakcja na niezadowolenie kredytobiorców? Radny Maciej Biernacki. Znaczy, inflacja właśnie nam dobija gdzieś tam do 20%. Dzisiaj słuchając pana Glapińskiego, mówił, że ona w pierwszym kwartale przyszłego roku osiągnie swój szczytowy moment. No, oczywiście tak jak wszyscy pewnie w naszym kraju, mam nadzieję, że on będzie jak najniżej. Niestety, no pan Glapiński bardzo, ale to bardzo często się w swoich ocenach mylił. Gdy cała Unia Europejska i wszyscy podnosili stopy procentowe. Pan Glapiński zapewniał nas, że nic się złego nie dzieje, że właściwie nie jesteśmy zagrożeni inflacją, a nawet grozi nam deflacja. Co się stało potem? No, wszyscy widzimy. No i dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje, bardzo łatwo zrozumieć to, dlaczego mieszkańcy są tak bardzo zaniepokojeni i właśnie drożyzną, która się pojawiła. Zresztą ostatnie badania pokazują, że drożyzny boję się ponad 50% z nas, bez względu na to, gdzie mieszkamy. Drugą kwestią, której się boimy jako Polacy, są wysokie raty kredytów, a trzecią pod względem ważności, takim strachem, są ceny opałów. I można powiedzieć, że są to trzy rzeczy, takie trzy płaszczyzny, na których nasz polski rząd po prostu poległ i to poległ koncertowo. Jeżeli chodzi o poziomy stóp procentowych, decyzja o utrzymaniu ich na dotychczasowym poziomie, pańskim zdaniem była słuszna? To bardzo ciężko ocenić w tej chwili. Z tego względu, że zostawienie je na tym samym poziomie faktycznie ułatwia życie kredytobiorcom, ale nie walczy z samą inflacją. Dzisiaj czytałem w artykule, że prezes Glapiński chciałby podnieść, żeby realnie z nią walczyć, o kolejnych 100 punktów bazowych ten poziom, by zacząć widzieć jakieś realne działania. Z drugiej strony, żeby walczyć z inflacją, to nie chodzi tylko o podnoszenie stóp, tak? To chodzi też o niedrukowanie pustego pieniądza przede wszystkim, a to nasz rząd robi dosyć masowo. Widzimy tą niby pomoc dla mieszkańców, która nie jest celowana. U nas się nie pomaga najbiedniejszym, najbardziej potrzebującym, tylko się wywala jakąś chorą ilość kasy i mówi, dobra, to teraz wszyscy. Tylko że jeżeli wszyscy dostają te pieniądze, to tak naprawdę nie dostaje ich nikt, bo na drugi, na trzeci dzień możemy stwierdzić, że inflacja nam zjada to wszystko, co dostaliśmy. Takie leczenie kaca czyli butelką inflacja wódki, no. Dotyczy wszystkich Polaków, ale tylko potrzebujący powinni otrzymywać rządowe wsparcie. A przede ci, wszystkim potrzebując. Którzy mają więcej pieniędzy, powinni odczuć bolesne skutki inflacji. Znaczy wie pan, no, czy zakup dodatkowego opału, powiedzmy o te 2000 droższego dla osoby, która zarabia 15 tysięcy miesięcznie, stanowi taką dużą różnicę? No ja uważam, że no, jeżeli różnica w cenie zakupu stanowi, nie wiem, 5% pana zarobków, to pan tego nie czuje. A u nas się dzisiaj pomaga i tym, co mają 2000 na rękę, i tym, co mają 20 tysięcy na rękę. Co nie zmienia faktu, że jeżeli musiałbym ze swoich zarobków oddawać dużo więcej pieniędzy właśnie na różnego rodzaju koszty, moje niezadowolenie by rosło i to też wpływałoby na moje być może preferencje wyborcze. Jak politykę rządu ocenia Kukiz 15? To znaczy, ja bardziej może jako zwykły obywatel, prawda, w tym momencie, bo nie mam dostępu do takich danych, jak mają posłowie, dajmy na to, ale jeżeli chodzi o stopy procentowe, jestem szczęśliwą osobą, która w ogóle nie siedzi w kredytach. I tutaj faktycznie mogę powiedzieć, że to jest mój plus. Osobą, to jest mój plus, prawda? Jeszcze w tamtych latach nie musiałam po prostu zaciągać kredytów, ale moje dzieci oczywiście mają kredyty, płacą kredyty. I to muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, co przedstawiają media, a jak to w rzeczywistości wygląda, to pewnie zależy, jaki kto ma kredyt. Na pewno kredytobiorcy, co mój przedmówca powiedział, prawda, będą zadowoleni z decyzji, że stopy zostały utrzymane, tak? Ale na ile one zostały utrzymane, no tego też nie wiemy, tak? Kredyt na przykład taki
przeciętny kredyt, to na przykład powiem na podstawie moich dzieci, no to o 400 zł więcej płacił, tak? Znam przykład, w którym rata kredytu wzrosła z 1600 do 4000 zł. No i tutaj już jest problem, prawda? Ale ktoś, kto brał ten mały kredyt, jest na końcówce już spłaty tylko i wyłącznie właśnie tego, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, no bo jest procent jakiś tam się płaci, a potem oczywiście już ten konkretny, tak? Więc u niego na końcówce to on powiedział, że sobie poradzi, tak? Ale w przypadku, tak jak pan mówi, tych dużych przedsiębiorców nawet, którzy wzięli kredyty, prawda? Pozaciągali wielkie kredyty, wcale nie tylko ludzie prywatni, no to już współczuję. Ale druga rzecz. Oceniana jest inflacja na poziomie 20, tak jak pan mówi, 19 z kawałkiem, tak? W szczycie ma wynosić ponad 19% według prognoz NBP. Tak. Ale czy tak będzie wynosić, to też tego nie wiemy, prawda? Powiem tak, nie jestem specjalistą, ale zasięgnęłam jako obywatelka eksperta ekonomicznego, prawda? Przede wszystkim z Konfederacji Lewiatan, bo co mnie najbardziej interesuje i zwykłego obywatela? Koszyk, który po prostu zakupów, tak? I okazuje się, że ta inflacja, która przełożyła się na ten moment, te 17 ileś tam procent, tak? To nie jest tak. Konfederacja Lewiatan i tam specjaliści, eksperci oceniają, że to jest w granicach 35-40%, jeżeli chodzi o koszyk. A dlaczego? A chociażby dlatego, że jedne produkty wzrosły ponad 100%, inne ileś tam. No weźmy te masło nieszczęsne, tak? Na szczęście. Proszę zobaczyć, do czego doszło, do jakich absurdów doszło. W sklepie chcąc kupić masło, patrzę, nie ma masła. Pytam, masło leżało, gdzie jest masło, tak? Masło jest schowane, panie redaktorze, może pan nawet nie wie, za szybę ze względu na to, że ludzie zaczęli kraść masło. No to paranoja jakaś, prawda? I bronią się w ten sposób. Kamery pokazują, co mają chyba zabezpieczyć. Myślałam, że to tylko jakiś paradoks, ale okazuje się, że artykuły na ten temat nawet były już z kieleckich sklepów, tak? Także to jest mniejsza rzecz. Ale druga rzecz. Proszę zwrócić uwagę na to, że Unia Europejska podsumowuje, że całkiem nieźle oceniła, ostatnio właśnie te wyniki w sobotę czytałam, oceniła nieźle inflację w Polsce i że na 2024 rok. No bo wiemy, że to jest długofalowe. Nie łudźmy się, to nie będzie rok, dwa, że zaraz nam zacznie spadać, tak? Na 2024 rok jednocyfrowy spadek. Nie bardzo mi się wierzy, że to będzie do 4%, tak jak Unia podaje. Jednocyfrowy, czyli do 17, do 15. Jednocyfrowy, do 4 ileś, tak? Prognozy są na 2024 rok, tak? Ale co przed nami? Co styczeń pokaże? No z tego, co wyczytałam, no to nowa tarcza antyinflacyjna, która ta pierwsza się niby do końca nie sprawdziła z tym VAT-em, to może pan senator więcej powie, ma być przede wszystkim to, co w Czechach zastosowano, tak? Paliwo, stała jakaś opłata na paliwo, na gaz, tak? Bo to napędza najbardziej inflację. Ale z drugiej strony, no to co, wolny rynek jest, tak? Czyli znowu komunę wprowadzamy, ceny stałe, no to przedsiębiorcom też się chyba nie spodoba. To tak jak było z tym węglem, co pan powiedział. Miały być takie ceny, a okazuje się, że ludzie też w bambuko zostali nabici, kupili węgiel, prawda, w jakiejś potaniej cenie, a deszcz spadł i zostały kamienie. I takie sytuacje się zdarzały w Polsce. Polak potrafi widocznie. Ten rok pokazał, że wiele różnych czynników może wpływać na wzrost cen, na sytuację gospodarczą w kraju. W tym roku największy wpływ na naszą sytuację ma wojna na Ukrainie, to nie ulega wątpliwości, ale czy rząd Prawa i Sprawiedliwości też nie przyłożył ręki do wzrostu inflacji w związku z tak hojnie udzielaną pomocą w ciągu pandemii COVID-19 i tuż po niej? Znaczy, proszę państwa, no, trzeba trochę powiedzieć i uporządkować tą dyskusję, która tutaj się rozpoczęła w studio. Nie można powiedzieć, że rząd produkuje pusty pieniądz. To zdecydowanie nie. Żyjemy w świecie globalnym, rynki finansowe decydują o pewnych kwestiach. Kwestia inflacji to nie jest jak gdyby
znaczy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przyczynił się do tego, że jest inflacja. Inflacja wynikła raz z pandemii koronawirusa, dwa z wojny na wschodzie, na Ukrainie i działań Putina. I to są jak gdyby konsekwencje. I teraz no, trudno było powiedzieć i przejść nad porządkiem dziennym, że ludzi zostawiamy bez pomocy, bez żadnego wsparcia. Stopy ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, ta stopa referencyjna, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej, jest jednym z instrumentów do walki z inflacją. Ma przede wszystkim ograniczyć podaż kredytów. Tak, ale to nie jest jedyny instrument. Też decyzje Unii Europejskiej, które mówią, że do końca roku tylko można te tarcze inflacyjne, które antyinflacyjne, które są wprowadzone odnośnie VAT-u, stosować. Rząd pracuje nad nowymi rozwiązaniami i trzeba powiedzieć, że przede wszystkim rząd jak gdyby no, nie stoi obok, tylko cały czas próbuje znaleźć rozwiązania takie, żeby mieszkańcom, obywatelom ulżyć. Jeżeli chodzi o cenę węgla, to ta sytuacja została opanowana, bo działania różnych firm na rynku prowadziły takich, żeby nie powiedzieć spekulacyjnych, ale takich, no ten węgiel już był, zaczynał być bardzo drogi, słabej jakości. Rząd włączył się w tą kwestię. Jakość węgla nie budzi zastrzeżeń. Cena została w pewien sposób uregulowana i zastopowana na poziomie cen zeszłorocznych, bo jeżeli po 2000 można kupić węgiel w tych punktach dystrybucyjnych, a 1000 zł jest do węgla dopłata, to mamy poziom 1000 zł dla mieszkańca i trzeba pomagać obywatelom, mieszkańcom, bo to jest trudna decyzja, znaczy trudne wybory są ludzi, mieszkańców odnośnie wydatków, bo inflacja na razie nie zatrzymuje, więc te działania antyinflacyjne rządu muszą być wprowadzane. Na te dopłaty, dodatki węglowe i do innych paliw zrzucamy się wszyscy, bo to są pieniądze z budżetu państwa. Będą jeszcze waloryzacje emerytur, będzie wzrost płacy minimalnej i czy to wszystko, ta polityka rządu jest spójna z działaniami Rady Polityki Pieniężnej, która chce ograniczyć ilość pieniądza na rynku? Zobaczymy, jakie decyzje będą w Radzie Polityki Pieniężnej w przyszłości, bo to dopiero jak gdyby drugi miesiąc jest zatrzymanie tych stóp procentowych. Czy to jest już tendencja stała i one zostaną zatrzymane w pewnym momencie, czy jeszcze będzie jakiś wzrost, to zobaczymy, bo różne głosy tutaj na ten temat się pojawiają. No, prosto by było bardzo wysokie stopy zaproponować i zamrozić całą gospodarkę, no ale przecież to nie jest cel zamrożenia gospodarki, tylko jest przejście przez ten bardzo trudny okres inflacyjny, więc te działania zarówno rządowe, które pomagają mieszkańcom, jak i centralnego banku muszą być spójne i zbieżne ze sobą, więc tutaj ja przedstawiam. Bo ja odnoszę wrażenie, że to jest pewnego rodzaju balansowanie. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej chce ograniczyć ilość pieniądza, który jest w obrocie, podnosi stopy procentowe, przez co też wpływa na liczbę udzielanych kredytów, która jest coraz mniejsza. Z drugiej strony rząd, pobierając pieniądze z budżetu państwa, przekazuje je dalej w ramach różnych dodatków, waloryzacji, dopłat i jednocześnie też zwiększa liczbę
ilość tego pieniądza. Nie mamy innej drogi na dzień dzisiejszy, jak przejście, przetrwanie inflacji i złagodzenie jej skutków. No, skutki trzeba łagodzić, bo nie wszyscy sobie są w stanie poradzić z tymi cenami. Stąd proponowana zerowa stawka VAT-u na żywność, co powoduje, że po prostu no, będzie łatwiej przetrwać ten najtrudniejszy okres, a przy tym no, nie można zamrozić gospodarki, bo musi gospodarka się rozwijać, musi być wzrost gospodarczy, bo tylko to nas może uchronić przed gorszymi jeszcze skutkami. Ale spowolnienia możemy się spodziewać, co też, o czym mówi też prezes Narodowego Banku Polskiego. To, o czym wspomniał pan senator, w przyszłym roku ma być utrzymany zerowy VAT na żywność. Tarcza antyinflacyjna powinna zostać utrzymana. Pewnie co do tego jest zgoda ponad podziałami? W innej formie? Podobno w innej formie. I to była chyba ostatnio wypowiedź Mateusza Morawieckiego, premiera. Pytany na konferencji, to w sobotę właśnie między innymi czytałam, zapadła decyzja o rezygnacji. Pytali, czy z tarczy tej właśnie inflacyjnej. Odpowiedział, że tarcza zostanie. Nie rezygnują z niej, ale będzie w innej formie. A ta inna forma, to jest to, co pan redaktor wcześniej powiedział. Czechy sobie w jakiś sposób poradziły z inflacją. Mówiliśmy o tym przed audycją, zatem wytłumaczmy naszym słuchaczom, bo zaskakujący spadek inflacji zanotowano w Czechach. Tam rząd wprowadził regulowane ceny energii, ograniczył o ponad połowę stawki za prąd i to przełożyło się na to, że inflacja spowolniła z 18% do 15%. W ciągu miesiąca. W ciągu miesiąca. Czy Polskę na to stać? Chyba nie. Ale premier powiedział właśnie między innymi, ja myślę, że to chyba właśnie dobry przykład i wszystko wskazuje na to, że nie rezygnują, a jedynie przyjmie nową formę. I gdzieś czytałam właśnie o tej nowej formie. Bodajże rzecznik rządu Miller wypowiedział się, że właśnie zostaną wprowadzone ceny stałe na paliwo. No bo nie łudźmy się, paliwo 40 parę procent zdrożało i to głównie napędza inflację, tak? Paliwa wszystkie. Energia, głównie energia, tak? To, co pan powiedział, senator, oczywiście i pandemia, no inflacja zawsze nie bierze się znikąd. Zawsze to jest jakiś kryzys gospodarczy. No w tym momencie mamy te 2 lata nieszczęsnej pandemii, plus wojna na Ukrainie, ale też wszystkiego nie możemy na to zrzucić. Druga rzecz. Mam taką informację właśnie między innymi to samo w Stanach Zjednoczonych. No akurat tam sytuacja jest tego typu, że tak samo benzyna drożeje. Galon z 2,48 na przykład na Florydzie na dzień dzisiejszy 3,18. To jest bieżąca informacja. W sklepie koszyk zakupów, gdzie zwykłe zakupy kosztowały $50, dzisiaj za te same się płaci $80. To jest kryzys światowy. Niestety to jest kryzys światowy, który dotknął nie tylko Polskę, nie tylko Unię Europejską, ale cały świat. Tak? To jest zamrożenie przede wszystkim gospodarek w czasie pandemii. Druga rzecz bardzo ważna, proszę zobaczyć, dostawy z Chin poprzez morskie dostawy, prawda? To wszystko zostało wstrzymane w jakiś sposób, a biorąc pod uwagę przedsiębiorców i zwłaszcza tych Polaków, którzy węglem handlują, no przecież ceny horrendalne za ten węgiel. Ja jedynie tylko mam pretensje do rządzących i jednych i drugich, dlaczego polski węgiel tak szybko został zlikwidowany, bo co, zielona energia? Proszę państwa, ja zieloną energię mam na dachu. I co z tego? W ciągu listopada 0%. 3-4 dzisiaj słoneczko. To nie jest ten klimat. Dlatego od lat są już plany budowy elektrowni atomowej. Całe szczęście, tylko dlaczego wszystko tak późno? Do tej całej jeszcze sytuacji to jeszcze tutaj trzeba wspomnieć, bo żebyśmy o tym nie zapomnieli, o tych różnych działaniach rządu, że są wprowadzone wakacje kredytowe. I każdy kredytobiorca może skorzystać zarówno i w tym roku, jak i w przyszłym roku, zobaczymy jak to będzie dalej, z 4 rat wakacji kredytowych, czyli 4 rat może zamrozić możliwość spłaty, przez co odsetki w skali roku od kredytu będą o 1/3 mniejsze, no to, bo jeżeli z 12 miesięcy 4 możemy nie płacić, czyli w skali roku to na pewno jest duża pomoc tutaj rządowa. Co prawda te raty kredytowe, one są zamrożone i one tam są przesunięte w czasie, ale też liczymy na to, że
w pewnym czasie ta inflacja spadnie i w związku z powyższym później raty kredytowe będą wracać do mniejszych poziomów, więc o tym wszystkim na dzień dzisiejszy trzeba pamiętać, co będzie za następny rok, po roku będziemy się zastanawiać i na pewno rząd będzie proponował nowe rozwiązania. Jednak jak powiedział wczoraj Jarosław Kaczyński, wakacje kredytowe to na razie jedyna forma pomocy, która może być udzielana kredytobiorcom i w najbliższym czasie nie powinni się spodziewać jakichś dodatkowych form wsparcia. Polska 2050 będzie popierać utrzymywanie takich programów jak tarcza antyinflacyjna i utrzymywanie dopłat do paliw, tych wszystkich środków, które sprawiają, że właśnie tych pieniędzy w obiegu mamy coraz więcej. No to zależy, jak będą skonstruowane te programy oczywiście, bo tak ad hoc nie powiem, czy będziemy, czy nie będziemy, jeżeli nie widzę jakiegoś konkretnego rozwiązania przed oczami. Ale potrzebne jest takie wsparcie. Wsparcie dla najuboższych jak najbardziej jest tak potrzebne. Tak jak pan wspomniał, celowane. Celowane, tak żeby, bo z czego my to finansujemy? Polska to finansuje głównie z kredytów, tak? A kredyty tak naprawdę tylko odciągają ten moment, kiedy będziemy musieli za to zapłacić. A czy nie uważa pan, że taka celowana pomoc, utworzenie takiego programu celowanej pomocy jeszcze bardziej nasiliłaby zjawisko kreatywnej księgowości i na przykład ludzie by nie wykazywali dochodów, nie, które rzeczywiście osiągają? Może skonstruowane przepisy, myślę, że byłyby w dużej mierze w stanie nas uchronić przed takimi działaniami. No ale tu wystarczy spojrzeć na to, co mówi też prezes Glapiński, tak? Bo on sam zauważa, że w 2024 roku Polska będzie miała problem ze spłatą swojego zadłużenia, a te nowe kredyty będą dla nas holendarnie drogie. Będą bardzo drogie. Stąd też warto też zobaczyć, co się dzieje w innych obszarach, tak? No fantastycznie, wszyscy popieramy zbrojenie dzisiaj naszej armii, tak? Bo to jest coś, co jest wymagane i tutaj jak najbardziej możemy się z tym tematem spotkać. To, co mogli, co mogliśmy, to oddaliśmy Ukrainie. Tak. Ale już eksperci Banku Agricole twierdzą, że w 2024 możemy nie mieć problemy z płaceniem za dostawy tego uzbrojenia, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj nasz budżet. I to mnie jakby najbardziej martwi, że my to wszystko, my dzisiaj tak sobie jedziemy radośnie galopem, opowiada nam się, że zaraz się pojawią te pieniądze z KPO, inflacja nam strasznie rośnie, działania takie no trochę brutalne, ale zaradcze. Ale proszę pana, to są, rozumiem, że Glapiński straszy, tak? Bo ja przytaczam nie po prostu straszy, to, co on mówił. W 2024 roku to są na razie. Ale proszę pana, od odpowiedzialnych polityków prognozy wiemy tego, że nie będą planowali na rok do przodu, tylko że będą patrzyli w perspektywie dłuższej, bo wszystkie procesy ekonomiczne, dzisiaj pan podejmuje decyzję, a tak naprawdę jej efekt taki ostateczny widzi pan za 6 lat. A po drodze mogą wystąpić różne nieprzewidziane zdarzenia, których nie da się przewidzieć. Odpowiedzialni ludzie planują na... No oczywiście, można być krótkowzrocznym i robić to jak rząd PiSu, czyli od wyborów do wyborów. Najpierw do wyborów to my sobie się zadłużymy, a potem co będzie, to już się następnie niech martwią. No, z taką strategią 2050, to faktycznie z taką strategią właściwie się dzisiaj spotykamy. No i na to no, najgorzej, niestety że opozycja się nie ma programu na Polskę i nie ma programu na bieżącą sytuację. Ona ma program. Ależ oczywiście, że mamy. Tak. Program, ja, jeżeli pan sobie życzy, przekażę panu po tej audycji cały pakiet takich rozwiązań. Tylko należy czytać je. I to, co pan powiedział, czy będzie głosowanie tam Polska 2050 i tak dalej. Jak Kukiz będzie głosował, też tego nie wiem, ale wiem, że jest proobywatelski. Jeżeli to będzie wszystko dobre dla obywateli, to na pewno głosowanie będzie na tak. Ale z drugiej strony, ostatnio Paweł Kukiz uczestniczył między innymi w spotkaniu z przedsiębiorcami. Został poruszony temat pomocy dla przedsiębiorców między innymi. Dużo przedsiębiorstw właśnie pada poprzez ten nieszczęsny ZUS. Czy zarobisz, czy nie zarobisz, 1500 trzeba zapłacić, tak? I tu są rzeczy, nad którymi powinniście się zastanowić, bo nie tylko najuboższym pomagać, przedsiębiorcom, którzy po prostu utrzymują to państwo na litość. Przedsiębiorcom już nie dorzucać po prostu. I z drugiej strony właśnie była dyskusja na temat dobrowolnego ZUS-u, tak? Ale to też nie jest o takie hop, tak jak pan powiedział, no bo co z emerytami, temat tak? ZUS-u to nie jest na temat na dzisiaj, to nie... Ale właśnie mówimy perspektywicznie,
perspektywicznie, panie senatorze, trzeba nawet zacząć i o tym myśleć po prostu. Na razie nie, to trwa dyskusja dotycząca tarczy antyinflacyjnej. Także pomoc wszystkim, przedsiębiorcom, kredytobiorcom, uważam i tak dalej, skoro jest inflacja, jest procesem nieodwracalnym i powtarzalnym. No nie ukrywajmy, 96 rok przyniósł nam, prawda, jeszcze większą inflację. Ja już i milionerką byłam swego czasu. Państwo młodzi to jeszcze tego nie pamiętają. Zobaczymy, czy Komisja Europejska da zielone światło na wprowadzenie różnych rozwiązań, które planuje wprowadzić rząd w ramach tarczy antyinflacyjnej, a w drugiej części naszego spotkania pośledzimy politykę rządu w sprawie zablokowanych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Gry polityczne. W Brukseli trwają rozmowy ministra do spraw europejskich Szymona Szynkowskiego-Welsenka z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Dyskusja dotyczy wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Czy spodziewacie się państwo przełomu i odblokowania tych funduszy dla Polski? Ja myślę, że to będzie się głównie rozstrzygnąć u nas, bo Unia Europejska, Komisja Europejska już dawno z rządem się dogadały na kamienie milowe. To porozumienie zostało gdzieś tutaj w Warszawie przyjęte. Jakie kroki ma wykonać nasz rząd, żeby takie fundusze dostać? No i pewnie do momentu, aż te kamienie milowe, szczególnie zależało Komisji Europejskiej na sądownictwie, nie zostaną spełnione przez polski rząd, to nie spodziewałbym się tak naprawdę, by zmienili swoje zdanie. No przypomnijmy tylko, że mieli zostać przywróceni do orzekania ludzie skazani przez tę Izbę Dyscyplinarną Ziobry, czyli pan Tuleja i inni sędziowie. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, żeby tak, być. To się nie stało do tej pory, to jest jakby fakt. A druga sprawa, no, miała zniknąć Izba Dyscyplinarna, a tak naprawdę zmieniła się tylko tabliczka, bo została zamieniona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, a tak naprawdę wszystkie mechanizmy pozostały w środku te same. Więc jeżeli ktoś uważa, że faktycznie ktoś z Komisji Europejskiej się na to nabierze, to albo jest naiwny, albo bardzo niepoważnie traktuje ludzi, którym to stara się wmówić. A czy zmiany w polskim sądownictwie powinny warunkować wypłatę pieniędzy, można powiedzieć, dla całej polskiej gospodarki? Znaczy, wie pan, wstępując do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się na przestrzeganie pewnych zasad. I Polska w pewnym momencie zaczęła te zasady, podobnie zresztą jak Węgry, które się z tego wycofują, zaczęła te zasady mocno naginać, na co Unia Europejska po prostu zwróciła uwagę i powiedziała: no słuchajcie chłopaki, jeżeli wy nie przestrzegacie zasad, na które się na początku umówiliśmy, no to nasza współpraca zaczyna mieć... Kiedy występował rząd Platformy Obywatelskiej, również zostali powołani zasady, żeśmy się nie umawiali. Sędziowie Sądu Najwyższego i tam Komisja Europejska nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o nieprawidłowości. Ale nie było Izby Dyscyplinarnej, która politycznie właściwie zaczynała wywierać nacisk na sędziów. Znaczy, proszę państwa... No bo jeszcze nie. Proszę mi pozwolić. Panie senatorze, za chwilę oddam panu głos. Bo jeszcze zobaczmy, o co chodzi z naszą reformą sądownictwa. Pan Ziobro zostaje ministrem sądownictwa i mówi: ja naprawię nasze sądownictwo. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak wygląda ta reforma, to dzisiaj, i to jest fakt, z którym się właściwie nie da dyskutować, wszystkie sprawy w sądach, na przykład rejonowych, trwają dwa razy dłużej. Dwa razy dłużej. To jeżeli ktoś się, nie wiem, miał postępowanie spadkowe, rozwód, czy jakieś inne postępowanie, to dzisiaj będzie w tym sądzie siedział dwa razy dłużej, prawdopodobnie zapłaci większe pieniądze. Szczególnie będzie to dotykało przedsiębiorców, którzy na przykład przy fakturach, to są już naprawdę dosyć potężne koszty. Ta cała reforma po prostu nie zadziałała. I trochę mi się... A może to też wynika z reakcji środowiska sędziowskiego na zmiany, które przeprowadza rząd? Rząd trwa już 7 lat. Myślę, że to pokazuje po prostu ogromną nieudolność Ziobry i jego ekipy przy reformowaniu. Oczywiście on teraz zwala, teraz zaczyna się już wojna właściwie wewnątrz PiS-u, bo on zwala winę na Morawieckiego, że on blokował mu te reformy i nie pozwalał mu ich robić. Jaka jest prawda? No to może pan senator nam powie, kto jest tam winny, Morawiecki czy Ziobro? No właśnie, trudno słucha się tych wypowiedzi. Polski 2050 to po prostu... proszę państwa, no trzeba powiedzieć przede wszystkim tak, że z formalnego punktu widzenia nie ma żadnych obowiązków
w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Tu poszliśmy na kompromisy z Unią Europejską. Ale nie ma podstaw do założenia, że Polska nie dostanie środków unijnych, tak krótko mówiąc. Bo żeby dostać środki unijne, musi być najpierw złożony wniosek o płatność. Żeby mógł być złożony wniosek o płatność, muszą być podpisane ustalenia operacyjne. My jesteśmy teraz na etapie kończącym jak gdyby te prace do podpisania tych ustaleń operacyjnych. Ale tych ustaleń operacyjnych na dzień dzisiejszy nie ma 8 państw Unii Europejskiej. Nie ma Luksemburg, Niemcy nie mają, Austria, Belgia, Irlandia, Finlandia, Szwecja i Holandia. To nie jest tak, że po prostu media tutaj niektóre po prostu całkiem inaczej przedstawiają. Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń nadal do zmian w polskim sądownictwie i to nie jest powodem trwają rozmowy. To, czy jak oceni to Komisja Europejska, to dopiero będzie można powiedzieć po złożeniu wniosku o płatność. Bo to dopiero wtedy będzie ocena tak faktycznie. W tej chwili to są tylko medialne i to z naszej strony, z naszych mediów informacje i od razu my sami się tutaj oceniamy, że i tak dalej, i tak dalej. Izba Dyscyplinarna została Ursula von der Leyen wypowiada się dla Dziennika Gazety Prawnej i mówi o tych warunkach, które nie zostały spełnione, między innymi, że sędziowie nie zostali przywróceni do orzekania, zawieszeni sędziowie nie zostali przywróceni do orzekania, a mają też zastrzeżenia co do właśnie działalności tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Czy to nie jest pewien sygnał, fundusze właśnie dlatego są blokowane? Na razie fundusze nie są blokowane, bo na razie jesteśmy na podpisaniu ustaleń operacyjnych. Więc nie mówmy, zaliczki są wypłacane Polsce. Natomiast sędziowie mają możliwość zgodnie z nowymi regulacjami do wdrożenia tej procedury weryfikacyjnej. Co prawda automatycznie nie zostali przywróceni, bo trudno ustawą automatycznie przywrócić sędziów, ale mają ścieżkę otwartą do wejścia w procedurę weryfikacyjną. Sędziowie nie są skrępowani pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości, do TSUE Unii Europejskiej, więc spełniamy wymagania, jakie Unia Europejska naszym zdaniem założyła. Jak to zostanie ocenione, zobaczymy. Rozmowy jeszcze na ten temat trwają. Jeżeli chodzi o politykę spójności, to z 20 tam tych różnych tych obowiązków jakby do spełnienia spełniamy 14. 6 jest w trakcie uzgodnień i rozmów z Unią Europejską, ale to muszą spełnić wszystkie państwa członkowskie. W poprzedniej edycji było ponad 30 takich obowiązków do spełnienia, więc co prawda opozycja bazuje na tym i chce, żeby opinia publiczna odniosła wrażenie, że tych środków nie będzie i tak dalej, tylko jak opozycja dojdzie, to te środki... Ale o tym też politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że Komisja Europejska działa w sposób polityczny i czeka do wyborów w Polsce. My chcemy, zobaczymy, my chcemy, żeby właśnie Komisja Europejska nie działała w sposób polityczny, ale to jest ciało, bo żeby równo do wszystkich krajów członkowskich podchodziła, na przykład tak jak do Niemiec, którzy dostali 200 miliardów na pomoc, tak? Gospodarka niemiecka. Więc te rozmowy nie są proste. To nie pomagają nam tutaj eurodeputowani opozycyjni. Nie mówimy niestety w Europie jednym głosem. I to jest po prostu błąd opozycji, że nie wspiera w tym zakresie działań rządu. I mam nadzieję, że
wyborcy przy najbliższych wyborach ocenią tą opozycję i te działania nakierowane, nie nakierowane na pomoc Polsce. A czy błędem rządu nie było to, że zgodził się na przyjęcie mechanizmu warunkowości, który uzależnia wypłatę funduszy unijnych od oceny stanu praworządności w kraju członkowskim? Liczyliśmy na to, że będziemy równo traktowani jak inne kraje i zgodziliśmy się na ten mechanizm warunkowości. Były dość mocne, trudne rozmowy i decyzje. To zostało przegłosowane przez polski parlament. Z bólami, z trudem, ale zostało przegłosowane. Zbigniew Ziobro mówił, że to podstęp niemiecki. Trudno mi, nie będę komentował tutaj wystąpień pana Zbigniewa Ziobry, ale my musimy na dzień dzisiejszy zrobić wszystko, spełnić maksymalnie wszystkie warunki i złożyć finalnie wniosek o płatność. I mam nadzieję, że do końca roku taki wniosek o płatność zostanie złożony i zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, ta ocena Komisji Europejskiej, bo wtedy dopiero ona formalnie zostanie dokonana. To, co pani Ursula von der Leyen mówi, to mówi pewne wypowiedzi też i w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, gdzieś tam media. Teraz żyjemy w takim świecie globalnym, że każdą wypowiedź, gdzie ktoś tam powie i złapie z kontekstu, wyrwie, jest ona jak gdyby przedstawiana i wokół tego buduje się pewną narrację, ale my czekamy na te formalne decyzje, nie wypowiedzi, bo nie pani Ursula von der Leyen będzie oceniała wniosek o płatność, tylko Komisja Europejska i odpowiednie gremia tam złożone. I mamy nadzieję, że ta ocena będzie merytoryczna, że ona nie będzie polityczna, a Polska zasługuje na to, żeby te środki jak najszybciej uzyskać. To, co robimy, Pan się pomylił chyba. Wojnie na Ukrainie i tak dalej, Rosji, która zaatakowała bezprawnie Ukrainę, to zasługuje na takie inne spojrzenie całkiem na nasz kraj. Tylko jedno sprostowanie, bo prawdopodobnie pan się pomylił, bo pan powiedział, że Polska już otrzymała takie zaliczki, a ja sprawdziłem szybko w telefonie państwa wiceminister 30 września powiedział, że tak się nie stało, że tylko 3-4 kraje w Europie dostały i że my też dostaniemy, ale takowych nie ma w tej chwili w Polsce, więc jakby pan się odniósł. Czy 11 października się... Polska otrzymała pierwszą zaliczkę w wysokości 5,5 miliona euro na program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Dobrze, moja wypowiedź, do której się odnoszę, jest z 15 września, więc ma pan tutaj... Kukiz 15, jak ocenia działania rządu i działania Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy? Działania rządu oceniam zdecydowanie negatywnie, bo mam troszeczkę inne wieści. Pan tu sporo powiedział mądrości, a zwykły obywatel chce wiedzieć, co to są kamienie milowe, co to są przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy, czyli pomoc po pandemii, która się wszystkim krajom Unii należy. A ja mam pytanie tutaj do pana senatora, bo wyczytałam zupełnie co innego, że co prawda tych 115 kamieni milowych trzeba spełnić, ale pierwsze kolejności do zrealizowania, tak, bo to jest do 26 roku, oczywiście tam wszystko wchodzi, 6 komponentów, prawda, ta cyfrowa różna tam rzecz, energia zielona i tak dalej, a my się skupiamy tylko na sądach, ale sądy zostały przedstawione, to jest ten 6 chyba komponent, poprawa jakości instytucji i warunków do implementacji KPO, do wdrożenia, prawda, tych środków. I co się okazuje? Czas na realizację tych 3 kamieni milowych, czyli likwidacja Izby Dyscyplinarnej, 2, reforma systemu dyscyplinarnego sędziów, reforma systemu, nie wiem na jakim to jest etapie, i zakaz karania ich za dyscyplinę, za wydawanie orzeczeń dyscyplinarnych, czyli jak źle wyda, to nie można karać sędziego. Uważam, że to już jest bzdura totalna, bo skoro źle, to niech odpowiada, skoro wydał. Ja 5 lat byłam w sądach, wiem na czym to polega. I trzecia rzecz, powtórne rozpatrzenie spraw zbadanych, ten wątek został ruszony, tak? Dotyczący sędziów tych zwolnionych, tam chyba o sędziego Tuleje najbardziej chyba chodzi, prawda? Tam kilku nawet. I co się okazuje? Czas na realizację tych 3 kamieni milowych był do końca drugiego kwartału 2022, czyli do czerwca, tak? Dobrze liczę?
czyli do końca czerwca. Dopiero po ich realizacji będzie możliwe złożenie wniosku. No i skoro tak, termin pierwszy czerwcowy minął, dzisiaj mamy już co, listopad, no to chyba coś nie tak. A media nam cały czas mówią, że to chodzi o sądy, że konflikt Morawieckiego z Ziobrą i tak dalej. Nawet ustawa Kukiz15, sędziowie pokoju, która jest wstrzymywana, którzy wszyscy są za, a jest nie wiadomo po co wstrzymywana, też by pomogła w tym. Dlaczego jest wstrzymywana? No bo po raz pierwszy sędziowie będą wybierane w wyborach bezpośrednich. Obywatele będą decydować, kto będzie te najprostsze sprawy rozpatrywał. I w tym momencie kolejka do taka, tych konkretnych taka jest propozycja spraw Pawła Kukiza, też... ale jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy... Ona też nie rozwiąże do końca Komisja tego. Europejska działa transparentnie i nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że kieruje się względami merytorycznymi, oceniając zmiany w polskim sądownictwie? Ja jako laik, tak w sumie oglądając to wszystko, to ma. Jakoś jesteśmy cały czas z tyłu. Dlaczego? No oczywiście dlatego, że opozycja wszystko robi, żeby jednak to w jakiś sposób zablokować. No przecież widzimy, trafiliśmy na ten nieszczęsny okres przedwyborczy i to jest przepychanka w wyborach. To, co pan powiedział, senator. No, jak my będziemy, jak my wygramy, to dostaniemy pieniądze. Nie wiemy, czy dostaniemy. Praworządność jest praworządnością. Musimy spełnić warunki. Jeżeli spełnimy warunki, to bez łaski dostaniemy, czy to będzie rządziła KO, czy tam jeszcze inna koalicja i tak dalej. To jest moje zdanie. A że zawaliliśmy sprawę, no to zawaliliśmy. Ja sama się ostatnio dowiedziałam, słuchając chyba bodajże śniadanie u Rymanowskiego, że nie złożone są wnioski. No to jak mają dać nam pieniądze, skoro nie są złożone wnioski o płatność? No ale to Polska. Już mówiłem, muszą być najpierw podpisane te ustalenia operacyjne. Dopiero po ich podpisaniu można złożyć wniosek o płatność. A rząd zapowiada, że wniosek będzie już niedługo złożony. Chociaż jak się słucha prezesa Kaczyńskiego, to można już odnieść wrażenie, że przygotowują swój najtwardszy elektorat na rezygnację z tych środków, bo nawet on to tak zestawia, że albo pieniądze, albo suwerenność. I zaczyna mówić takim trochę językiem Ziobry, co mnie przeraża. No tak, bo na marginesie, panie redaktorze, każda władza robi to samo i doskonale o tym wiemy. Czytałam taką fajną, to mem w zasadzie taki był. Połowa obywateli Polski jest za Kaczyńskim. Nie, przepraszam, 90% jest za Kaczyńskim. 90% jest za Tuskiem, a 10% po prostu nie cierpi ani jednego, ani drugiego. I chyba tak to wygląda. Do Brukseli ma wkrótce trafić polski wniosek w sprawie właśnie wypłacenia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i czekamy jeszcze na efekty negocjacji dotyczących właśnie wypłaty funduszy. Minister do spraw europejskich jest w Brukseli. Czekamy na informacje. Dziękuję serdecznie. Przyjęcie tego to właśnie będzie walka z inflacją. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Gośćmi Gier Politycznych byli wiceprzewodnicząca Kukiz 15 Wanda Jankowska. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Był z nami także senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Komorowski. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I był z nami także radny Białegostoku z Partii Polska 2050 Szymona Hołowni, Maciej Biernacki. Dziękuję państwu, miłego dnia. I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Piękny. Za nieco ponad 4 minuty wiadomości, a następnie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Gry polityczne wracają za tydzień. Michał Buraczewski, do usłyszenia.